C330 po postoju zimowym, a właściwie jakieś 3 tygodnie temu zwiózł drzewo, ale można powiedzieć przez ostatnie 4 miesiące bardzo niewiele pracy. No i problem z akumulatorami. Wyjąłem obydwa, mamy dwa akumulatory, może z tej strony podejdę. Dwa akumulatory w tym miejscu i w tym miejscu są w tej chwili wyjęte. Każdy po 6 V napięcia. Podłączone szeregowo, czyli mamy plus, minus, minus, plus i minus. Co nam daje 12 V napięcia, gdyż przy podłączeniu szeregowym łączne napięcie jest sumą pojedynczych napięć każdej baterii. I pojemność takiego układu podłączonego szeregowo jest pojedynczą pojemnością jednego akumulatora. Czyli tu są bodajże 165, a więc mamy pojemność łączną 165. Jak widać, tutaj mamy dosyć brzydko zajdziane korozją. Sporo kurzu, błota się nazbierało. Tutaj powinny być właśnie takie gumki, paski. Brakuje tam jednego, coś się dotnie. Drugi trochę skorodowany. Bym nawet powiedział dosyć poważnie, ale wyczyszczę, zapuszczę jakąś minią. I tak, tam mamy nowy przewód plusowy. Tutaj ten łączący te dwa akumulatory, okazało się, że jedna klemma pękła. W tym miejscu było właśnie, słupek był bardzo zajdziany takim prochem zielonym, jakby biało-zielonym proszkiem. Taka kopka się uzbierała. Także prawdopodobnie poprzez to, że to było pęknięte, cały czas była tam reakcja i wpływało to na pewno niekorzystnie na przepływ prądu. Tamten przewód jest również coś tu kombinowany, coś tutaj jest zaklejone, coś tu było robione. Spróbujemy tu nałożyć jakąś taką termokurczliwą chociaż, albo to dobrze zaizolować. Oczywiście zakupiłem wszystkie nowe klemy i ładują się akumulatory w celu wyrównania napięcia. Dobra, ten już jest naładowany, ten w trakcie i na szybkiego tylko tutaj po prostu słupki przetarłem papierem ściernym, pokryłem smarem miedzianym i ładujemy. Jeszcze tutaj wyczyszczę tylko to ładnie, przetrę szmatą, ponownie pokryję smarem miedzianym i założymy nowe klemy. Mamy tutaj, pasują, wszystko gra, aczkolwiek o ile dobrze pamiętam, lata temu te klemy były jakieś takie solidniejsze, bym powiedział, nie wiem, może mi się wydaje. Dobra, działamy. Kompletne dwie. Będą w razie czego, jakby się coś stało awaryjnie. Tu jest jeszcze jedna, aczkolwiek wygląda kiepsko. Nie będę jej odkręcał. Odkręcę ją, bo to jest mieć osobno. A to jest osobno. Kiepska. Thank you.
Robota zrobiona. Spróbujemy go może odpalić, co? Zrobimy go z odprężnikiem, odpalimy. Zobaczymy, jak pójdzie.